zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Różańcu. Serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zdobywania wiedzy w naszej szkole w następujących kierunkach zawodowych: technikum na podbudowie gimnazjum, zawód technik mechanizacji rolnictwa, specjalizacja diagnostyka pojazdów, zawód technik żywienia i gospodarstwa domowego, specjalizacja organizacja usług gastronomicznych, zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum, zawód mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, specjalizacja diagnosta pojazdów oraz zawód ogrodnik, technikum uzupełniające dla dorosłych, forma zaoczna, zawód technik rolnik, specjalizacja rolnictwo ekologiczne, szkoła policjalna dla dorosłych, forma zaoczna, zawód technik rolnik, specjalizacja rolnictwo ekologiczne, zawód technik żywienia i gospodarstwo domowe, specjalizacja organizacja usług gastronomicznych. Nasza szkoła oferuje bezpłatną naukę jazdy samochodem osobowym, ciągnikiem rolniczym, kombajnem zbożowym i naukę pracy maszynami rolniczymi. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe poza granicami naszego kraju, między innymi w Szwajcarii. Ponadto szkoła oferuje naukę na jedną zmianę. Przygotowujemy do korzystania z funduszy unijnych. Pracują wykwalifikowani nauczyciele. Jednym z pracowników naszej szkoły była obecna wojewoda lubelski pani Genowefa Toparska. Moja przygoda zawodowa rzeczywiście łączy się z Różańcem. Pracowałam wtedy w Technikum Rolniczym w Różańcu, tak się nazywała szkoła. Były to lata 1972-1978, 6 lat wspaniałych wspomnień i rzeczywiście ogromnej życzliwości dla całego środowiska w Różańcu. Nauczycielem byłam takim może niezbyt lubianym, ponieważ pomimo wykształcenia rolniczego prowadziłam chemię, byłam nauczycielem chemii. No, uczniowie do chemii podchodzili tak bardzo różnie. Dopiero w ostatnich latach, ostatnie dwa lata, to rzeczywiście były przedmioty zawodowe. Nawet byłam opiekunem, pamiętam, olimpijczyków i co ciekawe, z dużymi osiągnięciami. Uczniowie naszej szkoły idą w świat wyposażeni w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów związanych z rolnictwem. Podstawowe formy kształcenia to lekcje, ćwiczenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
prowadzą dzisiaj profesorowie, profesor Jamiński, profesor Dyjak i profesor Padiasek. Na warsztatach najważniejsza jest dyscyplina, żeby każdy miał strój roboczy. No i wtedy jest bardzo miła atmosfera, można się dużo nauczyć. W szkole jest ciekawie, dużo się dzieje. Mamy kółko artystyczne, gdzie uczymy się tańców ludowych. Uczy nas sorka Małgorzata Łanowska. Ma dużo cierpliwości, bo nie zawsze nam wychodzi. I jesteśmy bardzo wdzięczni pani Łanowskiej za ten trud włożony w naszą naukę. Tańc. Uczymy się w bardzo przyjaznej atmosferze, bezstresowo. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, nauczyciele wytłumaczą, wyjaśnią. Serdecznie zapraszamy przyszłych uczniów naszej szkoły do zdobywania wiedzy, doświadczenia, zawodu. Naprawdę warto tutaj przyjść do tej szkoły. Jest bardzo ciekawy i interesujący. Serdecznie zapraszamy. Absolwenci naszej szkoły mają możliwość kontynuacji nauki w szkołach pomaturalnych i wyższych. Wielu z nich kończy studia i pracuje na odpowiedzialnych stanowiskach nie tylko w instytucjach związanych z rolnictwem. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi do przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych. Są one sukcesywnie modernizowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt audiowizualny i niezbędne pomoce naukowe. Uczniowie chętnie korzystają z biblioteki szkolnej. Mają tu swobodny dostęp do beletrystyki oraz literatury fachowej i czasopism z różnych dziedzin. Mogą też korzystać z komputerów i internetu. Choć większość naszych uczniów dojeżdża, szkoła oferuje zainteresowanym możliwość zamieszkania w internacie. Zespołu szkół agrotechnicznych położone są obok pięknego starego parku. Nieopodal znajdują się urokliwe stawy. Jest tu dużo miejsca dla aktywnego wypoczynku. Rekreacji sprzyja otoczenie pełne drzew, kwiatów, krzewów, pomników przyrody i obiektów tzw. małej architektury. Chętni mogą korzystać ze szkolnego boiska, spacerować. W warsztatach szkolnych młodzież uczy się na zajęciach praktycznych spawania gazowego i elektrycznego, obróbki ręcznej oraz mechanicznej metali i drewna. Posiada dobrze wyposażony, stale modernizowany i uzupełniany park maszynowy. W
celu podniesienia jakości kształcenia i dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej placówka wzbogaciła się o nowy sprzęt, taki, jaki posiadają wzorcowe gospodarstwa rolne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Jest to nowoczesny sprzęt rolniczy. Kombajn zbożowy, ciągniki, pług obracalny do orki bezzagonowej, prasa zwijająca, owijarka Bell oraz opryskiwacz o szerokości roboczej 18 metrów. Gimnastyczna, dobrze wyposażona siłownia, a także duże boisko i ścieżki zdrowia wokół stawów oraz w szkolnym parku stanowią dobrą bazę do rozwoju kultury fizycznej. Szkoła może się pochwalić sporymi sukcesami sportowymi. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w zawodach i imprezach sportowych na różnych szczeblach, od międzyszkolnych po rejonowe i wojewódzkie. W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież ma okazję rozwijać różnorodne zainteresowania. Działa tu koło historyczne, koło artystyczne.